No więc, jedziemy z odcinkiem, zapraszam serdecznie Dominika na kolejny dzień. No i się nam trochę znowu rozpadało. W ogóle nie wiem, czy widzicie, jak się opaliłem. Tak wczoraj mnie wzięło w pierwszy dzień, a też nie było za bardzo pogodnie, jak widzieliście w wczorajszym odcinku. No, mam nadzieję, że to będzie kolejny ciekawy dzień ze zwiedzania. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pierwotnym planem było zwiedzanie najbogatszej i najekskluzywniejszej dzielnicy Dominikany, czyli Cap Cana. Z racji tego, że znajduje się tam dużo prywatnych rezydencji, obowiązują zakazy parkowania dla turystów. Nagrałem tylko parę ujęć przyjeżdżając przez Cap Cana, więc spróbuję Wam to tylko pokazać z samochodu. No a tutaj dla Was zarzucam jeszcze zdjęcie z internetu, oczywiście je wziąłem, pokazujące właśnie przystań w Cap Canie, no i całą okolicę. No i w dalszej części dzisiejszego odcinka wybrałem się na plażę, która nazywa się Juanilio Beach, jedna z najpiękniejszych plaży w regionie Punta Cana po stronie Morza Karaibskiego. No i powiem Wam, że byłem bardzo zaskoczony, bo spotkaliśmy takiego lokalnego ziomka z maczetą, który sprzedawał kokosy, właśnie zarabiał sobie na tym. No i napiłem się troszeczkę właśnie wody z kokosu, spróbowałem, jak to smakuje. Byłem pod niesamowitym wrażeniem. Robiliśmy także mały przystanek w dzielnicy, w sumie można tak to nazwać, Macao, aby zwiedzić podziemną jaskinię z jeziorkiem, które posiada bardzo krystaliczną wodę. Jeśli widzicie, przyjrzycie się, to właśnie widać to bardzo dobrze. I akurat trafiliśmy na dwóch lokalsów, którzy sobie tam skakali, popisując się dosłownie przed turystami. Pewnie myśleli, że wyhaczą może jakiegoś dolara za pokaz. W każdym bądź razie bardzo fajnie to wyglądało i też można powiedzieć, miało swój urok, ale ta woda naprawdę robiła zajebistą robotę, była bardzo krystaliczna. No i kolejnym przystankiem i chyba jakby takim punktem kulminacyjnym dzisiejszego odcinka i tego dnia zwiedzania było Rancho Real, czyli produkcja ręcznie zwijanych cygar oraz sklep
z tymi cygarami właśnie na terenie tej posiadłości. No i pozwolili nam oczywiście wszystko zwiedzić. Mogliśmy nawet sami tutaj, jak widzicie, mogłem sam nawet zwinąć kawałek cygara, zobaczyć jak to się robi od kuchni. No i Rancho Real posiadają w swoim asortymencie kilkanaście rodzajów różnych cygar światowej sławy w sumie. Między innymi, jeśli ktoś się zna, to dla ciekawskich nazwy Minis, Petite Corona, Robusto, Bellicoso i wiele, wiele, wiele innych. Naprawdę, to wywarło na mnie chyba największe wrażenie w tym dniu. No i mogę jeszcze dodać, że też w swoim asortymencie posiadają dużo smakowych cygar, na przykład wanilia, koniak, wiśnia, truskawka i czekolada. Na wejściu dali nam nawet spróbować za darmo, dosłownie za darmo, cygaro, żeby każdy sobie zapalił. Więc jeśli ktoś będzie w rejonach Punta Cana, zapraszam serdecznie właśnie w to miejsce, do Rancho Real, ponieważ naprawdę jest co obejrzeć, a bardzo ciekawie jest zobaczyć tą kolebkę tutaj, jak to zwijają, no bo po prostu wiadomo, że popularne cygara są na Dominikanie, głównie na Kubie, ale to wszystko przeszło właśnie na Dominikanę. Tutaj kolejny składzik. Ale tutaj tych cygar jest masakra. Miliony. Różne smaki, wszystko. Naprawdę sporo. Jest co pooglądać. Aż mnie wena natchnęła, żeby to wszystko wam pokazać. Zajebiste miejsce, naprawdę mi się podoba. Takie typowo lokalne. Tu jeszcze zbiórka różnych alkoholi. Też tak myślę, że chyba jakieś lokalne. Tutaj to chyba jeszcze jakieś z droższych. Już jakieś naprawdę kozackie chyba. Naprawdę sporo tego. Powiem wam, dość ciekawe miejsce. Polecam, jeśli ktoś będzie na Dominikanie. Tutaj to już nawet w takich kozackich pudełeczkach. Już pewnie po kilkaset dolarów ceny sięgają. No i co myślicie? Bardzo ciekawa miejscówka, nie? Powiem wam, jestem pod wrażeniem. To jeszcze kolejna wycieczka chodzi za mną z tyłu. No i zaraz, bo będzie już koniec dzisiejszej wycieczki. Powiem wam naprawdę, że taki lokalny klimat jest. Podoba mi się strasznie. Piękne miejsce. Szczególnie ten cały budynek jest taki ciekawy, jest pyszny. Dość ciekawie. Też na mnie to sprawiło wielkie wrażenie. Tam flaga Dominikany.
No i to jest połączone warsztat razem ze sklepikiem, w którym można właśnie sobie coś kupić. Więc dwa w jednym. No i kochani, dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie kolejnego odcinka z Dominikany. Do zobaczenia w następnym odcinku z Dominikany. Życzę Wam zdróweczka, serdecznie trzymajcie się, na razie, cześć.